Hej, witajcie, tu Seversy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z której zagrajmy w Metroid Zero Mission, seria, która już powinna się skończyć w zasadzie, ale trwa dalej. Z powodu tego głupiego... tego głupiego miejsca w Ridleyu, zobaczcie, dwa kanistry nam zostały, tak naprawdę. I to, co robiłem tutaj, to jest jednak... Oglądałem filmik, to jest dobry sposób, to jest chyba jedyny słuszny sposób na to, żeby... tego Missile Tenka zdobyć. Więc spróbujemy dalej. Teraz tylko trafić w dobrą ścianę. Jest! Za pierwszym podejściem w nagraniu, wow! Wystarczyło tylko uwierzyć w to, że to jest dobra możliwość. I to się samo staje. Wow. Jestem pod wrażeniem siebie, bo zrehabilitowałem się za porażki w poprzedniej sesji nagraniowej. Zaczynamy odtąd. Wow. Dobrze, dobrze, dobrze jest. Wszystko na spokojnie trzeba, jak sami widzicie. Mam trzy bombki. O, wow, wow, a to trzeba ostrożnie. Okej. Bo inaczej tchniemy podłoża, a tego nie chcemy. Czy na spokojnie, bo tych shine sparków starcza zazwyczaj. Ja chcę tylko to zlikwidować, później tędy. A, dobra, to jest wszystko ok. Wow, nie! Fuck! Lepszej reakcji potrzebuję, lepszej reakcji, cholercie. A z tego co widzę, to już tak na... tak dużo tych upgrade'ów nie ma. Jest ten cholerny w kryterii, którego zapomniałem sprawdzić, jak się robi tamten upgrade. Przypomnę sobie, żeby go sprawdzić, jak już do niego dojdziemy. Jeżeli chodzi o speedboosterową zabawę, to jeszcze będzie jedno takie miejsce, gdzie będziemy się bawili po prostu świetnie z tym gadżetem. O! No i tu jest nasz missile tank. I o to chodzi. To teraz jeszcze cofamy się tutaj na początek i znowu będziemy zbierać energię do speedboostu. Ustawiamy się, lecimy na górę! I tutaj będzie... A, wiem co tu będzie. Kolejny speedboost oczywiście. Tylko będzie jeszcze precyzyjny skok do wykonania. Może co? O, to było tanie. A tutaj trzeba zrobić skok w każdym razie. Dobra, pamiętaj, że missile. Naprawdę ciekawe są pomysły. Ja poprzednio byłem zirytowany, teraz jestem raczej pod wrażeniem. Ajajajajaj, ja mogę tu przebiec jeszcze kawałek. Będziemy próbowali kilka razy, ale to właśnie o to chodzi też. Ach kurczę. Blisko, blisko, blisko. Fajny, 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 moim zdaniem, pomysł na przestrzenną zagadkę. Haha, za wcześnie. A Shine Spark wiem, że sprawy nie załatwi, tego jestem pewien. O, to był śliczny skok. Missile Tank. Dzięki czemu kompletność w Ridleyu jest stuprocentowa. Lecimy do Norfair. Z powrotem. A, to będziemy musieli się rozpędzić oczywiście. I bum. Dobrze. To mamy z głowy, tutaj wrócimy sobie górą.
Tak samo i w Norfair mapa już powinna być na 100% kompletna. Wow, 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 chwila, co tu się od... No okej. Okay. Screw attack może niszczyć i te bloczki, co w tym wypadku nie jest dobre akurat. No to był ten missile expansion, który zdobyliśmy. Nie mam power bombek. A przeciwnicy mi ich nie dadzą. Zostało mi chyba jeszcze tylko 15 misaili tak naprawdę do zdobycia. 3 paczki. Ciekawe gdzie one są. W Norfair mamy wszystko, więc wracamy teraz do Brinstar chyba. Bo w Brinstar jest chyba jeszcze jedna paczka, której nie mamy zdobytej. A, tędy nie wrócimy sobie. Musimy skorzystać z prze... W sumie? To jest dobre wyjście, skorzystanie z tego. Mhm. O. I tutaj z tego co... A nie. Tutaj lecimy... Tutaj wychodzimy. Nie lecimy na sam szczyt, zapomniałem o tym. To screw attack by nas zaprowadził... Też w sumie blisko wyjścia, ale tam... Droga nie jest długa. Mam tylko nadzieję, że tutaj naprawdę zdobędziemy 100% już w... W tym odcinku, bo nie chcę tej serii przeciągać. Szczególnie, że ja muszę ją mieć skończoną do... Do czwartku, bo w czwartek... Nie będzie mnie i przez jakiś czas mogę przez jakiś czas nie mieć internetu, żeby wrzucać te odcinki. A pamiętam, w które drzwi się wchodziło. Na szczęście. Znaczy, z której strony się aktywowało te... Wow! Wow! A, tutaj lawa nam nic nie robi, zapomniałem. W sumie mało co może nam zrobić jakąś poważną krzywdę. No zobaczcie. 6 HP. Masakra, straszne. Wszystko dlatego, że najbardziej przypakowanymi w tej chwili przeciwnikami są kosmiczni piraci. Z Mama Shipu. Brinstar, co nam zostało tutaj? Jeszcze jeden... Missile tank, ha? Jeszcze jeden. Gdzie on jest, on? Musi gdzieś... tu być. Moje pytanie brzmi... Gdzie? Bo ja go nigdzie nie widzę. Tak, jestem skrabem, korzystam z mapki. Trudno. Dobra, wiem już gdzie jest położony missile tank ostatni w Brinstar. Mówię, gdybym nie chciał korzystać z mapki, to ta seria byłaby po prostu nudna do oglądania. Moje błądzenie po okolicy. A jednak tutaj z przedmiotów jest na tyle dużo, że nie zrobię tak jak z Axiom Verge'em, że po prostu będę odpalał przy każdej okazji program do nagrywania. Bo i nie warto. Bo tutaj upgrade'y pojawiają się stosunkowo często. No i... Nie błądzę aż tak. To było tutaj bodajże. A teraz to się możecie iść gonić. Ha ha, ha ha, ha ha, zemsta! Zemsta! O tak, słodka, pyszna zemsta! Tu jest, zobaczcie, tu jest sekretne przejście. I tak naprawdę to jest bardzo łatwy missile tank do zdobycia. Nie wiem, jakim cudem go przeoczyłem wcześniej. Ale jest tu kompletność. Jest. To został nam jeszcze crate bodajże. Crate, krateria i chozodia, zobaczmy jeszcze. Brinstar, crate, mamy dwie paczuszki jeszcze do zdobycia tutaj.
Norfer, Ridley, Turian, w Chozodii i w Kraterii. W Chozodii mamy do zdobycia jeszcze jedną powerbombkę i jeden e-tank. Ja mniej więcej gdzie wiem, Wiem, gdzie te przedmioty są. Więc tutaj no pressure, no depression. Tu wszystko pójdzie w miarę gładko. Teraz powinniśmy po prostu cisnąć do przodu w kierunku naszego celu, a to wiadomo, jaki jest cel. Zastanawiać się teraz będę w sumie w drodze nad serią krótką, którą będę zrobił Ja nie umiem mówić po polsku! Serię, którą będę zrobił, będę go zjadł. Kurczę. Którą będę robił w przerwie pomiędzy Metroidem Zero Mission a Another Metroid 2 Remake. Czy to jest Another Metroid 2 Remake, czy po prostu A-Metroid 2 Remake? Nie, po prostu chyba Another. AM2R w każdym razie, taki jest skrót. Od tego. No i seria, którą zrobię pomiędzy, trudno powiedzieć, wiecie? Nie mogę się zdecydować. Zresztą też nie mam z czego wybierać. Tak naprawdę. Raczej nie Megameny, no bo prawda, X robię z Lagosem, muszę w końcu zrobić czwórkę. W sumie to jestem ciekaw, czy Lagos byłby chętny. Jakby miał czas, chociaż obawiam się, że może go nie mieć. A, przyszedłem za daleko. Niektórzy przeciwnicy zostawiają powerbombki, to głównie chyba są te żółwie. Jeżeli nie jedyny przeciwnik, który te bombki zostawia. Okej, winda, lecimy. No i Kraid! Potrzebujemy jeszcze dwóch zbiorników tak naprawdę. I potrzebuję wiedzieć, gdzie one są. Jeszcze. Przydałoby się. Wiem, gdzie jest jeden. Ja czytałem trochę opisów na GameFAQsach i trochę się boję. Zastanawiam się w sumie, jak trudne będą tutaj rzeczy do zdobycia. Haha, haha. Piękne. Po prostu... jeden wielki plow. Plow. Virtus plow. Tu gdzieś było przejście, wiecie? No tak. Tu było przejście i jest całkiem oczywiste. Tylko ja jestem oczywiście głupi. Znaczy głupi. Nie byłem tu... Nie! Za jakie grzechy. Nie byłem tutaj z... O-o. Nie byłem tutaj z Warią wcześniej, więc... Mhm, jasne. Aha, wiem jak to ma zrobić, okej. Okay. Dobra. Teraz wam pokażę, jak to się robi. No co za... syf. A to się robi tak! Speed Shine Sparki w formie kulki są zabawne. Dobra, ale to już koniec zabawy. Idziemy po dwa ostatnie, po ostatni w sumie już Missile Tank w całej grze. Gdzie on teraz jest? Już wiem. To są rzeczy fajne, proste do zdobycia. Właśnie ten trudniejszy... są trzy momenty, które są wyraźnie trudne. Ten... te Missile Tanki w... w Ridleyu jeden e...
inny energy tank, który został nam w... tym... w Chozodi. I to z krateri gówno. Crate jest już cały zrobiony. Co dalej? Norfer jest cały zrobiony. Ridley też. Turian też. Chozodia. Zanim podejdziemy do tego syfu w krateri, chcę mieć te rzeczy z Chozodi zebrane. Swoją drogą, ile nam w końcu bombek zostanie? No bo zobaczcie, mamy... jedną paczkę w Chozodi, jedną paczkę w krateri. Co daje nam w sumie łącznie... 18. Chyba, że mamy teraz 16 powerbomb. Nie. 18 powerbomb to nam daje, o co chodzi? Czy ja źle liczę? Zostaną jeszcze tu jedna paczka i tu jedna paczka. Nigdzie więcej, no. Norfer, Ridley, Turian, Chozodia, Krateria, Brinstar, Crate, Norfer, Ridley. To jest co najmniej zastanawiające. Czemu 18 powerbomba, nie 20? Coś mi tu nie gra. Mam wrażenie, że gra robi mnie w ciula. Ale kij, ja chcę moje 100%. Zlecimy do krateri, na razie omijając ten syf. I będziemy chcieli do Chozodi wejść tym większym wejściem, tym górnym. Sobie przejdziemy. Będę miał co opowiadać o tej strefie, jak już będziemy grać w Super Metroida. Nadaje, nie rozumiem, co mam to zrobić, tak naprawdę. Tutaj. To jest bez sensu po prostu i tyle. Zobaczę, jak to się robi i będę wiedział wtedy. Teraz górą i cały czas prosto aż do Chozodi. Okej. Okay. Brzmi jak plan. A, bo przychodzimy tędy, okej. Okay. Zobaczymy, czy uda mi się w jednym pułapie. Już widzę, że nie udało mi się w jednym pułapie utrzymać. Dobra. Muzyka oczywiście. I tutaj jest missile. Tak, to jest to przejście, na które się zrzymałem kiedyś. Znaczy kiedyś, całkiem stosunkowo niedawno temu. Muszę iść teraz solo się. Mam długą drogę do przebycia tak naprawdę. Ale mam już full, jeżeli chodzi o missile i superki. 250 i 30. Chociaż też bieda, bo myślałem, że będzie 250 i 50. Ta gra mnie zaskakuje na każdym kroku i nie wiem, czy tak, jakbym sobie tego życzył. Au. No jakoś mi się wydaje, że... mogliby się postarać, żeby zrobić troszkę więcej tych przedmiotów. No co z tej na przeszkodzie, żeby zamiast 18 powerbomb było 20, a 30 super missile było 50? Wow, 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 wow. I teraz tutaj w lewo chcemy iść czy w prawo? Wiecie co? W prawo pójdziemy. Zobaczymy, czy mogę tam dostać się wyżej. Stąd. Nie mogę, okej, okay, dobra. Muszę obejść całą drogę, cholera jasna. Nie wiem, to nie jest jakoś coś, co chciałbym robić przez cały czas, wiecie? Obchodzić... całą tą cholerną Chozodię. W celu spróbowania zrobienia jednego Shine Sparka,
przydługiego całej sekwencji i jednej powerbomby, zdobycie jednej powerbomby. No ale jak trzeba, jak mus to mus. Przynajmniej jestem prawie, że pewien, że w tym odcinku zdobędziemy naszą setkę. To sobie odnowię amunicję do wszystkiego. 14, no i zostały dwie ekspansje tak naprawdę, dwa rozszerzenia. Co daje nam 18 powerbomb. Why? In before wyskoczy mi 99% kompletności i to gra jest zbugowana. Dobra, kij z nimi. Chociaż właśnie mogłem je zniszczyć najpierw. Ale kij. Nie mam nic przeciwko piratom, mogą mnie napadać ile chcą i tak nic im się nie uda wskórać. Siema. Już alarmu nie ma. Dobra, i teraz to jest tak, idziemy tutaj. Oczywiście używamy bombek. Oczywiście używamy ich znowu. I tak, przechodzimy tędy, później w górę i odkrywamy tamto pomieszczenie. Oto, dokładnie to. Już w sumie zastanawiam się, gdzie jest ta ekspansja, gdzie jest ostatni bomb tank. Chyba już widzę to miejsce, okej, czyli jednak się wracamy. Znaczy zawsze możemy się wrócić przez to miejsce, chyba nie ma problemu. A no nie ma. Bo weapons energy... Weapons and energy fully restored, jest okej. I teraz przy okazji chyba zapoznamy się z trasą... nie, jeszcze nie. Chociaż może jednak zapoznamy się z trasą Shining Sparku. To jest tu... 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 Tu, to są wszystkie bloczki, które musimy uderzyć, później tędy, biegniemy, biegniemy. Hamujemy tutaj. Używamy screw attack. I... Na tym bloczku używamy Shine Sparku po raz ostatni. Jeszcze tutaj mamy, w razie jakby coś się nie udało. A, miałem zdobyć te bombki jeszcze, okej. One są gdzieś tu. Do zdobycia. Nie, one są tu, niżej. Na tym pułapie w każdym razie. A, nie, one są z tego pomieszczenia, z tego pułapu jednak, do zdobycia. Tu jest miejsce. W sumie to trzy. Powerbomb tank zdobyty, dobra, to teraz, skoro już mamy to za sobą... Mogę chyba jeszcze raz przejść tę ścieżkę, zapisać i bierzemy się do roboty, moi drodzy. Jest to najbardziej chyba skomplikowana sekwencja w grze do zrobienia. Nie mogę tego obejść w żaden sposób. Mogę, niech się alarm sam z siebie wyłączy. No i dobra, mam nadzieję, że zapamiętałem sekwencję całą, bo... Będziemy ją cisnąć teraz. Pierwszy.
drugi, trzeci, czwarty, piąty. Nie! Tutaj był szósty! Kurczę, byłem tak blisko za pierwszą próbą, za pierwszym podejściem zrobienia tego. Chociaż co, kto wie, czy gdybym... Muszę spróbować, to nie jest trudna sekwencja, sami widzicie, idzie bardzo płynnie. Więc jedziemy jeszcze raz. Pierwszy. Drugi. What? Nie wiem, co to było, ale dobra. No to pierwszy. Drugi. No i to był fail. Wiedziałem, za pierwszym razem pójdzie gładko, później już nie będzie tak fajnie. A dalej chcę zaryzykować i sprawdzić, czy obejdzie się bez tego bonusowego Shine Sparku już w tym drugim pomieszczeniu. Teraz będziemy mieli okazję sprawdzić. Albo ich nie. Ostatnik ten. To chyba było wzięte, inspiracja była wzięta z tej słynnej sekwencji w Metroidzie Fusion. Którą też spróbuję wam pokazać. Ale nic nie gwarantuję. Ktoś mi powiedział, żebym w bonusach pokazał galerię. Może i tak zrobię. Spadamy teraz. Nie, musi być. Musi być ten Shine Spark tutaj. I musi być też idealnie mierzony, bo zobaczcie. Nie mam miejsca praktycznie, żeby się zatrzymać. Dobra, okej, tyle wiemy. Najtrudniejszy będzie właśnie ten moment na końcu. To jest proste. O, właśnie taki mniej więcej Shine Spark muszę wykonać. Takie zatrzymanie właśnie. Co? Nie mogę tutaj tego zrobić. Więc jakim cudem mam... What? A, bo tu się... Dobra, chyba wiem. Nie mogę tu tego zrobić, okej. Chyba, że po prostu, że to zrobiłem jakoś. To jest na pewno dobrze zrobione, bo z tego na pewno da się rzeczony item, który próbujemy zdobyć, zdobyć. What? Co to było? A to ciekawe. Dobra. Nie da się tego zrobić bez Shine Sparku w tym miejscu. Nie da się. Chyba, że... Nie, też nie wypali. To jest tak sprytnie zrobione, żeby był tylko jeden właściwy sposób zrobienia tego syfu. I mówiłem, że najtrudniejszy będzie koniec, bo będzie. No co? Może wyzwanie. Wyzwanie, wyzwanie, zabawa. Ale opłaca się. Opłaca się, bo to jest potrzebne do 100% ukończenia. Próbowałem uratować już to, ale za mały momentum. Skupienie. Musimy się dobrze zatrzymać. Teraz tutaj zrobić. Tak, udało się! I BOOM! Jest! Mama Ship i tank zdobyty!
piękna sekwencja Shinesparkowa, piękna, cudowna, wybitna, wspaniała. Najlepsza chyba sekwencja Shinesparkowa w Superze. Imo. I wracamy w ten sam sposób, w który żeśmy tu przybyli. Piękne to jest. Wow. Dobra. Więc Chozodia jest skończona. Jeszcze raz, podsumujmy. Chozodia, wszystko. Krateria, jeden ostatni tank. Brinstar. Krayt. Norfer. Ridley, Turian, wszystko. Wszystko, także zostaje nam tylko ten tank w Kraterii, gdzie zobaczymy się niebawem. Zabijcie mnie. Zapomniałem o jednym bardzo ważnym drobiazgu. Chociaż w sumie... Dalej jest... Dalej muszę to naprawić, ale... No to jest sposób. Trzeba się zmienić w kulkę po prostu. Trzeba się zmienić w kulkę po prostu i wtedy to wychodzi. Jestem zażenowany. I tak się to zrobiłem. Możesz fuk. Ja. Widziałem, jak to się robi na filmiku. Nie powinienem mieć z tym żadnych problemów. Cóż. Nie ma tu kota. Tak, nagrywam. Nie. Możesz... Nie rozumiem tego. Czemu to raz działa? Raz nie. Raz mi w ogóle strzela w górę. Why? I'm mad. Fajnie, fajnie. Fajnie z tym. Jest to zdecydowanie najgorszy powerbomb, jaki kiedykolwiek przyszło mi w życiu zdobyć. Najbardziej nieprzemyślany upgrade. Najgorszy shit. Nic gorszego nie ma od tego. Dziękuję, dostałem się tam. Dobra. Wracamy w takim razie na statek. Ja wrócę do was znowu za chwilę. Spotkamy się przy Ridleyu robocie. No i dobra, jestem tutaj po przerwie. Oczywiście przechodzenie przez statek było długie. No i co? Ridley Robot, ostatni przeciwnik, który został nam na drodze do potwierdzenia naszej stuprocentowości. Dajemy nadzieję. O, tutaj już mamy drogę zrobioną, to jest fajne. Chyba gra zarejestrowała moje poczynanie. A nie, ja po prostu tutaj byłem, bo musiałem zdobyć ten upgrade, okej. Okay. Nic gra mi nie rejestrowała. Sam jestem sobie winny. To jest przejście normalne, okej. Okay. No i dobra. Ridley Robot. Oczywiście uzupełniamy kwadraciki, bo to chyba daje nam też 100% mapy. To, co teraz zrobiliśmy. No, cała mapa jest odkryta. Cześć, Ridley z Łamasie. Okej. Okay. Robiło w ten sposób, okej. Okay. Dobrze, że pamiętam jeszcze, jak się unikało tych wszystkich Ridleyowych ataków. I dobrze, że pamiętam też, że Ridley był absolutną porażką życiową. Robo Ridley.
Znaczy też właśnie zachowuje się jak taka porażka, bo trafia mnie wszystko. A ja potrzebuję mieć jednak trochę tych kapeków na ucieczkę. No! Po robocie. Dawaj chapecki. No dobra, mam, jest pełne, wszystkie i tanki są, więc po prostu spieprzamy stąd. O, o, 5 minut. Oj, to było słabe. No siema. Teraz tak pamiętam, że tu było. To mi zaoszczędzi trochę czasu. Na pewno. Oczywiście jak będę trafiany przez piratów jak popieprzony, to nie ucieknę. No dobra. Cokolwiek. Czemu oni się nie ratują? Kto im wydał rozkaz, że Samus jest najważniejsza i że bez niej nie można opuszczać statku? Dobra, te gnoje mnie nie trafią też. Ty też mnie trafisz? Nie potrzebuję tego. Chyba tego nie potrzebuję. Nie. Idę dobrze. Swoją drogą, biedni piraci, którzy są za sekcjami, które są szarzone, że tak powiem, nie mogą uciec. To jest naprawdę głupi, głupi pomysł. Napierdzielam w ten kwadrat. Niech to się posunie w końcu, dziękuję. Wow. Dobra, luzik. To już wszystkuję sobie superki na wypadek, jakby mi trochę gorzej szło z tymi popaprańcami czarnymi. A, nie mogę, okej. No to tam. Siema. Nie obchodzicie mnie! Koniec! To było piękne. Idealnie po prostu się wpasowałem z tym. Z kruetakiem. Zobaczcie, oni tu mają jeszcze kilka statków. Mogliby spokojnie uciec na tym wielkim plemniku. No i dobra. Wszyscy kosmiczni piraci idą w diabły, bo ich statek matka został rozwalony. A nikt nie wpadł na to, że można uciec w tym czasie. No cóż. 4 godziny chyba czasu gry. Misja zakończona. Super, dajcie mi moje 100%. Plus. Zaraz dostaniemy naszą nagrodę. Po kredytach. Dobra. Ostateczne przemyślenia, moi drodzy, co do Zero Mission. Gra jest naprawdę świetna, sterowanie Samus naprawdę płynne, muzyka może być bardziej wolę NES-ową, ale jako remiksy gameboyowe daje radę oczywiście. I o ile gracz rozgarnięty, który już grał w Zero Mission, no, tak jak ja, będzie miał pod koniec gry zwykłego swojego przejścia gdzieś 70-75% zdobytych przedmiotów. O tyle już zebranie 100% rozbija się o właśnie te trzy momenty, o które mówiłem wcześniej. I trochę się uniosłem emocjami, mówiąc, że o, Axiom to był lepszy, bo tutaj jest gówno. Nieprawda właśnie. Tak naprawdę mogę obwiniać siebie w pewnej części za niepowodzenie. Za te niepowodzenia wszystkie, które widzieliście w poprzednim odcinku. Ponieważ to nie pomyślałem, nie byłem zbyt pewny na przykład swoich pomysłów, nie wypróbowywałem innych.
ta kulka, ten Shine Spark kulką po ten ostatni kanister z power bombami w krateri mnie po prostu rozwalił. Mnie po prostu totalnie rozwalił. Ale no to mimo wszystko to jest chyba zbyt precyzyjne, żeby... Ale wiecie, jakby ktoś posiedział jakąś pół godziny, to by w końcu wpadł na to. My nie mieliśmy tyle czasu. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie serii. Cieszę się, że wam się podobało. Mam nadzieję, że dalsze Metroidy będą się również podobały. No i że będziecie mi dalej oglądać wytrwale. Nie każę wam czekać długo, obiecuję, na następną serię, na tego krótkiego potworka, który ma być pomiędzy jednym a drugim Metroidem. Jeżeli uda mi się Logosa namówić, to będzie to X4. Jeżeli nie, czas pokaże. Dobra, dawać mi moją Samus bez kostiumu. Dziękuję! Zero Suit Samus. O, i to w tym pomarańczowym wdzianku. 3,57, czyli właśnie poniżej 4 godzin udało nam się zejść. 100%, a więc jednak 18 powerbomb. To jest dziwne co najmniej. See you next mission. Właśnie jeszcze pewnie będą jakieś bonusy właśnie z galerii. Ale tak to let's play mamy za sobą. Moi drodzy, grał dla was Seversi. Trzymajcie się ciepło i cześć. Zobaczymy się w następnej misji.